Dobry wieczór, mówię to specjalnie, bo Państwo właśnie oglądają, kiedy już jest ciemno za oknem, a u nas jeszcze resztki dnia upływają. Najnowsze wydanie Czasu na Opole przenosi nas w okolice ratusza i pięknie już przystrojonego ratusza i opolskiego rynku, bowiem przed nami najpiękniejszy czas w roku i od dzisiaj do 24 grudnia towarzyszyć będzie nam jarmark bożonarodzeniowy i jak zwykle Czas na Opole na czasie i o tym właśnie piszemy w najnowszym numerze, ale nie tylko. Zachęcam Państwa do lektury wielu ciekawych publikacji. Sporo miejsca poświęcamy leksykonowi nieznanych opolanek. To nie, jak Państwo widzą, jest w nawiasie. Jaki jest klucz tego artykułu? Zapraszam aż na dwie strony, 8 i 9. Skoro mówimy o ważnych postaciach, to mamy dla Państwa rozmowę zatytułowaną Pamięć chodzi o lasce. To jest rozmowa z Marianem Buchowskim, legendą opolskiego dziennikarstwa, pisarzem, jego książce Rondo, opolskie fragmenty przeprawy z PRL do RP. A o kim jeszcze mowa, jeśli chodzi o postaci, to powiem Państwu, że mamy rozmowę z tymi, którzy zasłużyli się w sposób szczególny dla Opola. Urszula Ciołeczyńska i Tomasz Różycki, zasłużonymi obywatelami naszego miasta. To oczywiście tylko część publikacji, którą dla Państwa przygotowaliśmy w najnowszym wydaniu Czasu na Opole, bo oczywiście piłkarscy kibice już powoli będą zapominali o obiekcie Zoleskiej 51 i szykowali się do wizyt na Stadionie Opolskim, ale my przypominamy o oleskich meczach, a także o tym, co działo się w takich najważniejszych aspektach historycznych, czyli publikacja Ostatni taki mecz na Oleskiej, który to przecież poza nami. I co jeszcze? To powiem Państwu tylko, sygnując te artykuły, które mamy do dyspozycji, żeby Państwo się zagłębili w nie, bo jest tego sporo. Mówimy m.in. o Brzeskim Zamku, książętach i bibliotece, o kultowych kioskach na odstrzał. Tu niedaleko przecież pamiętają Państwo, przy pomniku na Placu Wolności stał, już mówię w formie przeszłej, stał taki kiosk, już go nie ma. Możemy tylko mówić o nim w aspekcie historycznym. I na zakończenie jeszcze oczywiście o postaci, legendzie. Stanisław Bober, nowa wystawa czasowa w Muzeum Śląsko-Opolskiego. To pierwsza retrospektywa właśnie twórczości fotograficznej tego znakomitego fotografika. A to tylko część z publikacji, którą chciałem Państwu zaprezentować. Pozostałe przeczytają Państwo albo w wydaniu papierowym, czyli znajdą Państwo to wydanie zarówno w publikatorach miasta, w instytucjach kultury, w informacji turystycznej, w galeriach handlowych, ale także zapraszamy do przeczytania w wersji internetowej na www.czasnaopole.pl. Lektura idealna, bo przecież przed nami weekendowy czas, więc warto się w tę lekturę zagłębić, bo jest co poczytać. Najnowsze wydanie Czasu na Opole do Państwa dyspozycji. My życzymy Państwu udanej, wspaniałej lektury i spokojnego weekendu.